Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Niocha i tutaj, jak widzicie, zacząłem już kolejne zadanie. Ogólnie to jest zadanie, w którym tutaj ten tutaj dowódca, którego ostatnio znaleźliśmy w katakumbach i go uratowaliśmy, no to on teraz wyzywa naszego Williama na pojedynek. I ogólnie rzecz biorąc, ja nie będę robić tego zadania teraz, nie będę go pokonywać w tym momencie, ponieważ on jest OP. Ogólnie rzecz biorąc, podczas walki z nim zacząłem się zastanawiać w sumie, jak on dał się pokonać przez tamtego typka, z którym walczyłam i który porwał naszego ducha opiekuńczego, ponieważ no wolałabym z powrotem walczyć z tamtym typkiem, a nie z tym generałem teraz. No dobra, ogólnie rzecz biorąc, zrobimy sobie jedno podejście, a potem wycofam się z misji, ponieważ ogólnie to nie ma sensu, żebym ja tutaj dłubała się z nim za bardzo. Tak więc ja tu sobie wejdę i... No właśnie. Tak, on się charakteryzuje tym, że ma wyjebane na nas, na nasze ataki i po prostu napierdala. O, dobra. Przynajmniej udało mi się go zranić teraz. Wyjątkowo coś. Nie no, ale dobra, zrobimy sobie ze dwa podejścia, może trzy. Może mi się uda go pokonać jakoś, ale wątpię, bo... strasznie mocny jest. Tak, tak mniej więcej wygląda walka z tym przeciwnikiem tutaj w tej misji. Dokładnie. Dobra. Tak, ogólnie rzecz biorąc, maksymalnie mogę mu jeden cios zadać, to tylko w dobrych momentach, bo tak to on po prostu mnie roznosi. No bo ignoruje to, że ja go atakuję, ma to w dupie i wykonuje swój atak on. Więc no, tak to wygląda. Może szybkie ataki wziąć? Może będę w stanie go przynajmniej dwa razy trafić? W sumie to byłoby dobre. No i staminy ma chuj, nie bardzo ją traci, więc jest jeszcze gorzej. Tak. No nie wyraźnie złośliwy wobec mnie. Dobra, ostatni raz wychodzę stąd i... po prostu zaczniemy sobie kolejną misję, bo to nie ma sensu. Ja to tylko tak zacząłem, żeby wam pokazać, jak tu przejebanie jest i jak ten bohater, ten Tashibana Muneshige jest przejebany. Może ja sobie zmienię na szybki atak? No tak. W ogóle może powinna zacząć użyć kombinacji walki, żeby go pokonać i prawdopodobnie w tym jest sęk, żeby po prostu używać tych zdolności samuraja. Aczkolwiek ja w chuj dawno nie grałam, więc ni cholery. Aha, przywołał swojego kolegę. Mi się już kończą te lekarstwa. Nice. Nie jestem w stanie jednocześnie go uderzać i uciekać. A w sumie to musiałabym robić. Dobra, zażyjmy to. Ale w sumie mi idzie chyba z nim teraz najlepiej, bo najwięcej życia jak dotąd chyba stracił? Albo mi się tak wydaje? Kurwa. Dobra, zmarnowałem na niego 5 minut, starczy. Zaczynamy kolejny etap, tylko musimy się stąd wydostać. I w tym celu chyba muszę użyć tego. Opuścić zadanie, powrócić do punktu startowego. Okej. Ja z nim walczyć nie chcę. Jeju.
Jadłam plackę przed nagrywaniem i teraz kawałek tego placka w gardle mi zgadnął. Okej. Okay. Dobra, tak. W każdym razie tutaj tej misji chwilowo nie będę robiła. Zostawienie to same na potem. Chociaż tutaj dostałabym ducha opiekuńczego nowego. I ogólny pani rzeczy, ale dobra. Po prostu nie chcę tracić czasu, nie wiadomo. I a tutaj mamy tymczasem już przejście na Honsiu, tak więc po prostu wyruszymy sobie tam. Okej. William, Kanbei dono ga seinin o tehai shite kudasatta. Washi wa Osaka ni orareru Ieyasu sama e Ishida gata no ugoki o tsutae ni mairu. Sassoku, nōri e mukau Nagamasa dono to tomo ni Leafde go de Osaka ni mukau koto ni itasu. Czyli do prowincji Aki mniej więcej płyniemy na razie. Okej. Tak całkiem europejskie statki mają. O, hello. Ogólnie wygląda jak Buka. Czy jak mu tam było? Z mumików. I działa jak Kraken. Aha. Tak po prostu się udało? To w ogóle mamy europejski statek. Swoją drogą. A nie japoński. Ano Ayakashi. Uwasa ni kiku umi bozu. Ika ni onushi to de ha ga tatsumai. Leafde go mo hidoi arisama ja. Hitowazu aki ni yoru to shiyou. Nagamasa dono wa shinzoku ni ataru Hiraoka Yorikatsu dono no choryaku ni demuku to no koto. 船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。No dobra, czyli trafiamy do prowincji Aki teraz, jak podejrzewałam. あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。No i dobra, mamy Honsiu i ogólnie, jak jeszcze raz wspominałem, bardzo podoba mi się tutaj w Niohu, że ta fabuła nie jest taka...
tak urywkami zaznaczona bardzo jak w Dark Soulsach, bo w Dark Soulsach troszkę jednak nie sobie się przynajmniej, bo z drugiej strony jest to podpowiedni zaleta Dark Soulsu, bo daje im to pewną unikatowość. Aczkolwiek to takie brak poczucia, że z kimś innym się w tym świecie trochę, że tak powiem, to poczucie osamotnienia, że nawet jak były te inne postacie, te które się napotkało, to interakcji z nim było w sumie dosyć mało. Tak tutaj podoba mi się to, że między bohaterami są różne rozmowy przeprowadzane i jest to bardziej żywe w Niohu. Choć rzeczywiście no, w Dark Souls to też ma zalety swoje. Dobra, tutaj mamy nowy punkt startowy. Dobrze. Tutaj mamy misję główną upiory srebrnej kopalni i zadanie poboczne strażnik ze światów. Tak się zastanawiam, co najpierw zrobić. Chyba zrobimy upiory srebrnej kopalni na początek, tylko bym zerknęła sobie tutaj. Właśnie, bo mamy kowala. O! Dobra. Dalej mamy tego samego kowala, jak miło. I chyba na razie nie będę nic do niego robiła. Przynajmniej tak mi się wydaje, pójdę z najlepszym punktem, który mam obecnie po prostu. Do zobaczenia. Amerity też nie mam. Dobra, w takim razie idziemy po prostu do zadania głównego. Upiory srebrnej kopalni. Zdobędziemy Kabuto Zupatora, Sake Dayonjina i Gałąź Himorogi. Okej. Kikawa Hiroe. Jak dobrze, że tu jesteś. Jestem Kikawa Hiroe, pan prowincji Izumo. Niestety przywódca klanu Morich nie mógł tu przybyć, a ja wysłucham cię w jego imieniu. No dobra, rozpocznijmy zadanie. Tak bardzo lakoniczny wstęp. Iwami Giznam jest największą kopalnią srebra w całej Japonii. Wydobywanie przez nią wysokiej jakości srebra osiągnęło najwyższe cechy i generowało olbrzymie zyski zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak te bogactwa sprawiły, że kopalnia stała się celem innych władców, a umiejscowienie jej wejścia i wyjścia i zewnętrzny komandant jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Z czasem klan Morich przyspieszył pracę mające na celu dotarcie do jeszcze głębszych rejonów góry. Okej. Okay. No będzie trzeba czyścić teren. Ojeju. Dobra. Pomódlmy się, w sumie miałem co dowiedzieć do zrobienia. Mam te punkty samuraja w sumie do wydania. Ja bym to chętnie sobie zrobiła, tak myślę. Tak więc tutaj sobie blok umiejętności. I co? Coś w walce z dwoma mieczami? Prawy bumper plus B. Niekoniecznie. To sobie brzmi dobrze. Weźmy to sobie. I tutaj z... Coś z tego? Nie do końca ogarniam, o chuj chodzi z tym udanym impulsem ki ciągle. Ech. Co tu jest? Niekoniecznie. Zmieniu właśnie moment. Otwórzmy film. A. Okej. O, to może być dobre. Weźmy to sobie. No i na razie tyle.
Tu. Dobra. I wróćmy. Ten teren zatruty. To może nie tędy jednak. W takim razie może tędy. Tak, zauważyłam, że to miejsce jest wypełnione ze tą mgłą. Dało się zauważyć. Tutaj ja przejdę? Oczywiście, że kurwa nie. Dobra. I właśnie je zatrułam. Tak do końca, na szczęście. O, hej. Ojejejejeju. Wszystko w tej grze próbuje się zabić. Zawsze. Chyba ci nie wyszło z tym włączeniem wiatraków. Bardzo ci nie wyszło. Ojejku, jejku, jejku. Dobra. Spadłeś? Czy coś ciekawego jest tam na dole? Najpierw ja bym się pozbyła tych. Okej. No, troszkę rzeczy zebranych mamy. Przeszukajmy to. A, dobra, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze nie byłam w takiej kopalni podczas serii. Ja się teraz zorientowałam, tylko przechodziłam ten etap, jak grałam na serii Lucy. To chyba. Czy podczas serii też coś takiego było? Nie, chyba nie. Nie wiem. Jeju. Dobra. Dlatego nie lubię w coś grać, kiedy potem mam to nagrywać, bo ja nie wiem, co robiłam potem na serii, a co grałam wcześniej po prostu. Dobra, ogólnie teraz mogę tu sobie zejść. Okej. Dobra. Aha. Widzę, że tyle było z tego. Żeby tu nie było zanieczyszczenia. Nie, w sumie jeszcze się nie ten. A, dobra. Tak czy siak, jeszcze raz zakręcę sobie korbką. Żeby to dłużej działało. Bo chcę po prostu zrobić wywiad po tym terenie. Kamień duszy. Umrzyj sobie. Ten, czy te kamienie ja mogę rozwalić po prostu? Ojej. Trułam się. Ajejku, jejku. Dobra, jestem z powrotem tutaj. Nie, wait, bo mam antidotum. To jest to? Tak, to jest to. Dobra. Tak rychło w czasie zorientowałam. Bardzo lubię tą broń.
Podoba mi się ona. I to będzie zamknięte? Tak. To jest wybitny skrót. Tu. O, hej. Fak. Nie chciałem tu wchodzić. Zatrucie. Ała. Ała. Aha. Dobra. Zakraćmy korpą. Dobra. Cześć. Bardzo dużo trupów tu jest. Jak zauważyłam. Tu mi spójrzcie na górę. To są zwłoki. No nie udało ci się właśnie z tego co widzę jednak. Zatrucie! Cholera! I tutaj, dobra. Ajejku. Nie lubię takich etapów. Dobra. Zakręćmy tym. Właśnie, ja to mogę rozwalać? Tak, okej, dobra. Nice. Nie no, myślałem, że po prostu to jest stałe to zatrucie, ja nie jestem w stanie go się pozbyć. Tylko na chwilę, tak? Ale dobra, widzę, że jednak mogę. Miło. A, tu wróciłem do początku. Aha. Nie, to miło, że mogę rozwalać te kamienie, bo myślałem, że one są właśnie nie do zniszczenia. Tak, nasz tutaj William otwiera skrzynię jak Edward. Co tu jest? To jest przeciwnik. Dobrze wiedzieć, tak więc co będzie jak tędy pójdę? Ten dnia nic, tam jest chyba droga pod spodem. Dobra, zajmijmy się nim. Okej. Pamiętam jak oni byli przerażający w sumie na początku. Kiedy jeszcze nie wiedziałem do końca jak z nimi walczyć i oni... Troszkę gwoździli Williama. O, cześć. Papa? Czyli tak, to ogólnie było wejście tylko po to, by sobie pokonać przeciwnika i zabrać fantę i tyle. No dobra. Tak więc moment. Jak tędy pójdę, to się wrócę do początku, tak? Tak co pamiętam. Tak, bo to jest droga i...
I to jest początek. Dobra. Tak więc pozostaje mi się tędy. Hello. Bardzo dużo martwych ciał. Stwierdzam, że praca w tej kopalni jest bardzo niebezpieczna. Bardzo, bardzo niebezpieczna. Weźmy sobie tu. A dobra, tam chyba pamiętam, jaki przeciwnik jest. Ja już wiem, mniej więcej tu spotkam, bo z Lucią grałem w ten etap. Okej. Nie wiem w sumie czemu on mnie nie trafił, ale niech będzie. Dobra. Zatwiony. Tutaj będzie, powiedzmy, skrót. Dobra, otwórzmy tylko. Wait. Skoro już wiem, że można czyścić te miejsca, to bym tu zakręciła sobie korbką. I wyczyściła też to miejsce po prostu. Bo tutaj też były te kamienie. Dokładnie. Dobra. Tak będzie lepiej, choć i tak górą mogę tu przechodzić, więc... Nawet powinnam. A więc... However, w sumie. I tak, tutaj po pierwsze nie zebrałem przedmiotów. Po drugie tu będzie nieprzyjemny przeciwnik zaraz. I nie toperze. No nie wyszło ci powiedzenie szachowe, niestety. To jest tylko skrzynia. Tylko i wyłącznie? Chyba tak, bo to jest szybko paliane ogólnie, też zatruty zresztą, więc... Nie ma to za bardzo co szukać. Tak, i ja się podleczę. Bo tu jest to. Jeszcze ktoś do mnie strzela. A, tam jest... Kurda, nie zauważyłem go. Auć. Ała, ała, uciekaj! Lecz się. Ta kulka się zepsuła. Ten łucznik mnie trafia cały czas. Kurwa. Musiało się to stać. O, cześć. Mam nadzieję, że nie będzie mnie za bardzo gonił. Ojku.
To tak, zacznijmy od tego, że wezmę łuk. Zastrzelę tego pana. Dobrze. Teraz mogę spokojnie zawalczyć z tym tutaj. Nie wyszło? Okej. Poszło lepiej. Amunicja. No i teraz ogólnie, żeby rodzenie sobie tam na dół, to powinna mnie zabić się, kurwa. Nienawidzę tego, jak zapomnę, że gdzieś są nietoperze. Tu coś jest? Nie. Świeca tylko. Pam param pam pam. I teraz trzeba tego łucznika ściągnąć. Bo on mnie tutaj denerwuje. Się zepsuł. A i teraz zmarnowałem strzałę. Kolejną. Mówiłem, że nie umiem celować z łuku. Na padzie. Proszę to do dupy. A i tam jeszcze jedna taka kulka jest, super. Fak, fak, fak. Zapomniałam o staminie. Dobra. Jedno załatwione. Uzyskałem jeden eliksir. Mało, ale zawsze coś. I to tak, przydałoby się zlokalizować te kamienie, które wywołują to zatrucie. Widzę jeden. Okej. Od razu lepiej. Tu, 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 tu. Gdzie tak by może zastrzeliła? Okej. Dobra. Poszło okej. Antidotum kolejne. No i ta kulka jeszcze tu była, tak? Jak pamiętam. Czy nie, czy wydawało mi się, że tu widzę kulkę. Znaczy kulkę, koło. O, Kodama. Leć do domu, mały. Chyba zamknięte. No dobra. To załatwione.
Chciałbym zakończyć nie, tylko najpierw muszę dotrzeć do jakiegoś chramu. Chcę zapisać. Dobra, chyba nie ma co dalej pozostaje mi iść po prostu tędy. Wait. Czy tu mogę tą drabinę skopać jakoś na dół? Czy coś? Mogę. Dobra. Moment. Ale to nie ma przejścia, dostałem tylko killów. Są zamknięte drzwi. O! Dobra, gdzieś znalazłem po drodze. O! I chram mamy. Jak miło. Jak ja się cieszę. Dobra. W takim razie zbierzmy sobie te przedmioty. I cóż, pomodlimy się. Jej! Udało się dotrzeć dalej. Dobra, nie wiem. Jakiś awans szybki. Poziom ducha bym podniosła. Tylko tyle mogę. Dobra. Dobra, w takim razie cóż, póki co tutaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam się podobał. I zapraszam was do kolejnych filmów z Niocha, gdzie będziemy dalej eksplorować te piękne kopalnie. No cóż, popatki!